No witam serdecznie. Jak widać, wzmacniacz na boku gra. nie to, że na boku. Ustawiałem tutaj prąd spoczynkowy. Ustawiałem prądy spoczynkowe, ustawiałem teraz tak względem masy tutaj. Ustawiałem ten rezystor na schemacie. Zaraz weźmiemy sobie schemacik. I teraz tak, moment, nie mamy makro, dobra. Ten rezystor 470 ustawiałem po prostu tu na katodzie prąd 1,1 V. I żeby jeszcze wyrównać poziomy, i jak widać, katoda pierwszej lampy mam 1,1 i katoda drugiego kanału też mam 1,1. Prądy spoczynkowe, prądy anodowe też są postawiane na 0,71. Jak słychać, gra na razie na prowizorycznych głośnikach, ale w kolejnym filmiku prawdopodobnie odsłuchamy go na konkretnych głośnikach. Jeszcze dopóki, że tak powiem, właściciel tego wzmacniacza mi go nie zabierze, to jeszcze odsłucham. Powiem tak, lampeczki Haltrona, bardzo fajne brzmienie, znaczy brzmienie ogólnie, jeśli chodzi o poziom sygnału z nieba ziemia. Lampeczki RFT, od lampek RFT, nie wiem jeszcze z jakimiś innymi, nie porównywałem, żadnego nie było porównania. No zobaczymy, jak to zabrzmi na dobrych kolumnach. Na razie to, jak widać, wzmacniaczyk jeszcze w fazie testów. No i co dalej? No i tak to się prezentuje mniej więcej. Czekajcie, weźmiemy jakąś podstawkę, żeby postawić kamerę. Spróbujemy go. Jeszcze nie ma szczytów, bo właściciel sam sobie to robi, szczyty drewniane. I tak samo kubki na transformatory. Ja zostawiłem szpilki takie dłuższe, żeby po prostu było można go odwrócić, żeby nie stał na lampach. No i żeby później w przyszłości przykręcić do tego ładnymi nakręteczkami kubki. Kominy tak zwane. O ja pierdziele, wiecie co wam powiem? Waga to gdzieś około 30 kg. W sumie. Jeśli 4 kg jeden transformator waży, to mamy 12 same transformatory. No i reszta gdzieś około też drugie tyle, no to 24 kg. Nawet nie ważyłem, nie stawiałem. Wszystkie prądy są poustawiane, oczka też już w miarę są poustawiane. Niestety nie mam dwóch identycznych. Troszeczkę napięcie jeszcze będę musiał, na tej rezystor będę musiał zmienić. Ale jeśli zmienię, a potem w razie przyszłości zmiany lampek. Właśnie, zobaczmy jedną rzecz. Wyłączmy go, on jeszcze musi się wygrać sobie. Bo kondensatory są dosyć duże. O, już tu, już anodowy siada, ale jeszcze z kondensatorów coś tu idzie. Dobra, się wygrał. Ok. Zamieńmy te lampki miejscami. I zobaczmy, czy to jest wina lampek, że ten pasek jest o 3 mm przy ciszy. Po prostu, czy wina układu, nie? Bo jeśli teraz znowu ten pasek będzie więcej wystawał po włączeniu, bez sygnału. Wyciszmy sygnały po włączeniu. Bo było w ten sposób, że tutaj miałem 3 mm, a tutaj miałem milimetr tylko wyjścia, także tutaj pewnie bym musiał rezystor między anodą a siatką triody zmienić na 1 mega ohm, bo wstawiłem 510 kiloohmów, chociaż w schemacie miałem w 470, ale wstawiłem 510, bo schemat był zaczerpnięty ze wzmacniacza Leo, wysterowania tych lampeczek, po prostu sprawdzony schemat i się nie bawiłem w jakieś tam wejściowe, wziąłem sygnał z anody lampy, czyli z anody tych dużych lampek, z tej i z tej wzięty jest sygnał na wysterowanie, na wskaźnik wysterowania, nie? Czyli zasilony jest napięciem, no tam prawie 400 V,
i dlatego te rezystorki trzeba by było dobierać, no bo w oryginale miał 280 napięcie. Dobra, ale to mało ważne, włączmy go, niech sobie się rozgrzeje, zaraz on i tak nic nie usłyszymy, dopóki nie cyknie nam przekaźnik od spodu. Ta lampka trioda podwójna steruje nam przekaźnikiem. O, patrzymy, że już puścił anodowe. No, no, bo on był przed chwilą. No i jak widzimy, zobaczcie, tutaj mamy 4 mm. Tutaj mamy 3 mm, nie? Były nagrzane lampki, dlatego puścił tak szybko anodowe, że one się zapaliły. Ale jak jest totalnie zimny, to trzeba odczekać jakieś 2 minutki, 1,5 minutki, dopiero opuszcza napięcie anodowe, nie? Nie ma co robić za głośno, bo głośniki są dobrej firmy, ale czekają nas na... Czekajcie, przyciszę, bo ja się nie dogadam z wami. Są dobrej firmy, ale są tylko 30 W, także 30 W, 8 ohmów. Głośniki po prostu czekają na swoją kolej, nie? Aż dostaną fajną obudowę. Na razie to jest tylko tak podłączone, aby obciążyć transformatory, nie? No i sobie tutaj możemy sobie zrobić troszeczkę głośniej. No i będziemy musieli jednak zmienić. Jeszcze zobaczę, może znajdę te drugie oko takie. Jeszcze tam chyba z 2 sztuki miałem swoich, to zobaczymy. Po prostu te już jest bardziej wyrżnięte niż te. No i zobaczymy, dlatego to tak się dzieje, nie? Ten ma inny prąd, ten ma inny prąd. I tak samo, słuchajcie, patrzcie, wyłączę. On jeszcze niech sobie się wygra. Dobra, wyciągnijmy, nie ma co czekać, aż się wygra. Ciekawe, czy przekaźnik puści, czy nie puści, bo on musi ostygnąć i dopiero przekaźnik puszcza od anodowego. Jeśli jest temperatura lampki, to przekaźnik nawet nie cyka. A jeśli lampka... Jest temperatura. Jeśli lampka będzie ostudzona, to po prostu, no jak widać, o, anodowego nie puszcza, nie puszcza, nie puszcza i zaraz, o, już puścił. I już puścił. Szybko, nie? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. Nie ma co robić głośno, bo naprawdę mocy ma tyle, że... No co powiedzieć? No powiedzieć to, że jeśli chodzi o moc, no to pushpull oczywiście, że przybije single ended, nie? Co do jakości, to dopiero wieczorkiem będę miał dostęp do konkretnych kolumn, także nagram jeszcze jeden filmik i wrzucę na neta. Pozdrawiam. A i taka, że tak powiem, nie wiem, czy to dygresja, czy informacja dla tych komentujących te moje filmiki, po prostu... niekiedy jestem pod wrażeniem i tak samo jeśli chodzi o informacje na mailu, po prostu jest na tej zasadzie, że przysyłam panu schemat i radio przestało grać, nie? No i wedle schematu niech pan mi zaznaczy na tym schemacie, którą część mam wymienić. No to wiecie co, to w ten sposób to się nie da tak zdiagnozować, że przestaje grać po wyłączeniu, włączeniu z prądu, z gniazdka, z powrotem się włączy, to gra i po jakiś czasie znowu ścichnie, no i tego typu maile do mnie przychodzą, no także no nie wiem co tutaj jeszcze do komentarza, jeśli chodzi o te transformatory, to powiem tak, ten jest wyciągnięty ze wzmacniacza RFT z kina i był to wzmacniacz właśnie na takich haltronach, na push-pullu, też push-pullu, był to wzmacniacz kinowy, nie wiem w którym roku dokładnie, nie chcę kłamać, ale myślę, że w granicach lat 60. 50. pracował w kinie ten transformator, a ten transformator jest wyciągnięty z Regenta, jest to wzmacniacz estradowy, był w tamtych czasach, wystarczało w zupełności 30 W. I to jest praktycznie odpowiednik tego samego wzmacniacza, więc nie wiem o co chodzi tutaj dla
jakiś Filip chyba 128, 126P, to był chyba Fiat mały, nie? Dla Filipa, że te to nie są transformatory głośnikowe, tylko nie wiem z jakiego to powodu miałyby one nie być tymi transformatorami głośnikowymi. Jeśli ja ich nawet tutaj nie przyzwajałem, po prostu one zostały przysłane z resztą elementów lamp gniazd przez właściciela. Teraz już tego właściciela, tego wzmacniacza. No oczywiście jest jeszcze tutaj spód cały. Tu jak dojdą szczyty, to później do tych szczytów od spodu będzie można przykręcić sobie ten spód, nie? Tak jak tu w większości było tam innych moich wzmacniaczy. Czekajcie, co tu gdzieś tu. O, tutaj mam ten spód. Ja go jeszcze ci go spoleruję, tak żebyś mógł po prostu go tylko założyć. Tutaj zrobię po dwa otwory, żeby. No to czekajcie, moment, bo tutaj wszystkiego już. W sumie tutaj ma. Dużo nie trzeba jego polerować, o, z tej strony jest ładniejszy, mniej rys, ale no, ale trzeba. I ten spód pójdzie po prostu pod ten wzmacniacz. Tutaj dojdą jeszcze cztery otworki w sumie i będzie od spodu, tu w tym miejscu, będzie wkręcony, jak już dojdą do szczyty, nie? No i co poza tym? Gra. Pass it by me one more time. Was just isn't enough for my heart to hear. Zaraz jeszcze zobaczymy tych lampek, nie? Żeby dobrać dwie w identycznym stanie, nie? I can never hear enough while I got you near. Oh, say dobra, ja pozdrawiam, kończę na tyle, to by było z tego filmu, z tego wzmacniacza. Wzmacniacz jest już prawie kompletny, zostały jeszcze dorobić resztę obudowy, nie? Tak, kurczę, żeby tu zaraz nie załatwić, czekajcie moment, o, niech się oprze na szpilkach. Tak to wyszło. Tu mamy w tym miejscu magiczne oka, tu mamy preamp i końcówka na lampy. Siatki są pociągnięte wszystko przewodami koncentrycznymi, tak żeby tutaj macie po trzy przewody. Wszystkie te do siatek, wszystko jest koncentryk. Punkt wspólny masy na środku, chociaż cała obudowa jest podłączona do masy i wszystkie gniazda też są podpięte bezpośrednio do masy. Tak samo tu mamy oddzielne przy głośnikowym, też mamy do masy. Jest możliwość tutaj założenia sprzężenia zwrotnego pod ten zacisk, ale nie jest montowane w tej chwili sprzężenie zwrotne. On idzie bez żadnych po prostu udziwnień. Bo w sprzężeniu zwrotnym możemy sobie dorzucić tutaj korektor, nie, bas, sopran, środek, tam takie pierdóły, ale myślę, że nie na tym to polega budowa wzmacniaczy lampowych, żeby on miał zmieniać nam dźwięk, nie? Tylko to, co wejdzie. O, oczywiście mamy też selektor wejść. Właśnie zapomniałem, tu mamy trzy wejścia. I w tej chwili gramy na pierwszym, nie? Wszystkie są identyczne. Teraz wam może pokażę, jak to wygląda od tyłu. Nie chcę załatwić, bo lampki naprawdę drogie. Czekajcie, nie wiem, czy to będzie widać. Na tej zasadzie mamy trzy wejścia, z przodu mamy przełącznik, właśnie tego typu przełącznik. I dwa wyjścia na głośniki. Głośniki 8 ohmów. I można śmiało podpinać czwórki, wtedy lampa będzie miała lżej, ale nie będzie aż takiej mocy po prostu oddawał ten wzmacniacz, jak teraz oddaje przy 8 ohmach. No lampiak, no. Kolejny. Pozdrawiam.